wcześniej poprosimy z Młodego Włocławka Karolinę o zabranie głosu. Ja się nazywam Andrzejka Daruszewska, jestem koordynatorką Centrum Wariantów w Włocławku i chciałam tutaj poprosić nasze włocławskie autorytety o podpisanie listu do Włocławian, który skierowaliśmy już w kwietniu. Ja go teraz odczytam po raz kolejny, bo warto przypominać włocławianom, że wolontariat jest bardzo cenny i że warto wstępować w szeregi wolontariusza, bo działamy tak naprawdę dla dobra zarówno naszych bliźnich, jak i całego naszego miasta, a także dla siebie. Drodzy włocławianie, Komisja Europejskiego Roku Wolontariatu ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu. Wolontariusz to ktoś, kto z potrzeby serca dzieli się kawałkiem siebie. Wolontariat to misja, w której oddajemy nasze talenty i spełniamy marzenia innych. I co najważniejsze, mamy z tego satysfakcję. W naszym mieście jest wiele miejsc, które oczekują Waszej pomocy. Każdy może zostać wolontariuszem. Wszyscy są ważni i potrzebni. Dołącz do nas, zostań wolontariuszem. Teraz chciałabym bardzo poprosić pana posła Łukasza Smońkowskiego, aby wsparł nasz apel w ramach działań Centrum Wolontariatu w Roku Europejskiego Roku Wolontariatu. Uczynię to z przyjemnością, proszę Państwa, ponieważ sam swoją działalność polityczną, publiczną zaczynałem właśnie od stowarzyszeń, od organizacji pozarządowych, czyli byłem wolontariuszem. Starałem się jako młody człowiek organizować często czas wolny, zarówno na studiach, jak i w organizacjach sportowych, właśnie dla młodych ludzi. I myślę, że to jest jak najbardziej inicjatywa godna pochwały. I tak się buduje właśnie społeczeństwo obywatelskie, właśnie poprzez szereg mniejszych, większych inicjatyw obywatelskich, nieskrępowanych przez administrację, nieskrępowanych przez jakieś właśnie instytucje centralne, więc z przyjemnością to czynię. Chciałabym poprosić również o podpis pana Jarosława Chmielewskiego. A także pana Jana Stockiego. Księdza dyrektora Jana Stockiego. Dziękuję bardzo za wsparcie tak cennej inicjatywy dla naszego miasta. Mam nadzieję, że z pomocą Centrum Wolontariatu uda się budować nasze miasto piękniejszym i bardziej przyjaznym Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa.